Ratujesz dzieci. Jesteś psychopatą. Pani Gizela Jagielska, która bez żadnego zażenowania relacjonuje w mediach, jakimi metodami pozbawia życia dzieci poczęte w Oleśnickim Szpitalu, ostatnio zajęła się stawianiem diagnoz psychiatrycznych. W swoim pisie na portalu społecznościowym Facebook z dnia 12 września napisała: Psychopaci, płodziarze, ich kolejna, pożal się Boże. Pisownia oryginalna, przypis redaktora, petycja. Co tym razem zdenerwowało panią doktor, że aż postanowiła publicznie zdiagnozować, wykraczając poza swoją specjalizację, osoby, które nie godzą się na zabijanie dzieci na żadnym etapie ich życia? Otóż Fundacja Pro Prawo do Życia wystosowała do starosty powiatu oleśnickiego petycję o odwołanie zarządu szpitala w Oleśnicy oraz powstrzymanie aborcji w tej placówce. Już żyjący na przełomie III i IV wieku święty Antoni Pustelnik skonstatował: Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu, mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. Przymierzając to stwierdzenie do dzisiejszych czasów, śmiało można powiedzieć, że współcześnie wielu ludzi wręcz oszalało na punkcie zabijania dzieci przed ich narodzeniem. Do tego stopnia, że nazwali to świadczeniem medycznym i prawem człowieka, a każdego, kto się temu sprzeciwia, nazywają szaleńcem, a wręcz psychopatą. Skoro są psychiatrzy gotowi uznać, że tak zwana aborcja jest metodą leczenia, na przykład zaburzeń adaptacyjnych u matki, to co się dziwić, że są lekarze innych specjalności gotowi rozpoznawać u kogoś zaburzenia psychopatyczne tylko z tego powodu, że czynnie sprzeciwia się mordowaniu dzieci nienarodzonych. To jakoś dziwnie ze sobą się łączy. Wspólnym mianownikiem obu postaw jest diaboliczne umiłowanie mordów prenatalnych i histeryczna nienawiść wobec prawa naturalnego.